panowie, to koniec. Box PvP na moim serwerze bankiemc.pl. Z tego powodu wprowadziłem komendę, która daje wam darmową rangę do końca Edy. Bankboxy co 30 minut, czyli najlepsze skrzynki z najlepszymi przedmiotami na serwerze i wiele innych. Więc w tym filmie wam wszystko ładnie pokazałem, jak to teraz wygląda, czy można sobie wbić, poćwiczyć, potestować PvP, rozgrzewać się. No i powiem wam, że tak to właśnie wygląda. 400 łapek do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. No i ja nie przedłużam. Miłego oglądania wam życzę. Widzowie, to koniec, koniec Box PvP na moim serwerze. Jest koniec edycji, aktualnie jak się wejdzie właśnie na banka, można sobie dołączyć na boxa. No i kurczę, po prawie 5 miesiącach jest koniec Edy. Zobaczcie, jak to wygląda. W tym momencie każda osoba, która sobie wejdzie na serwer, ma dostęp do komendy ukośnik kod MVIP i dostaje MVIPa do końca edycji. Czyli można powiedzieć, że teraz taki Box PvP practice, że możesz sobie ćwiczyć klepanie. No moim zdaniem jest to bardzo, ależ to bardzo fajne, więc jeśli ktoś jeszcze z was nie wbił sobie pograć na ostatnich chwilach tak naprawdę edycji, no to sobie wbij, kurde, odbierz sobie tego MVIPa, co każdy może odebrać sobie też kit edycję, czyli dostajesz takiego kita z przedmiotami 38, bankboxa, co 30 minut dostajesz bankboxa, więc cały czas ludzie tutaj otwierają sobie skrzynki, cały czas coś robią. Najlepsze jest to, że jeszcze dodaliśmy takie sety dla jaj, że jest set 50, jest to set kampera i wiecie, jest taki byt OP, potem oldisa, czyli współwłaściciela serwera, tak bardziej oldis zajmuje się od strony technicznej, no i VHC, czyli trzeci właściciel serwera, który jest od też strony technicznej, tylko od takiej bardziej wizualnej też strony, gdzie to wszystko, co wy tutaj widzicie, te wszystkie NPC-ty, wszystkie hologramy, wszystkie kolorki, no to właśnie VHC robi, no i tak sobie tutaj działamy, więc uważam, że jest giga ciekawe i w dzisiejszym odcinku właśnie zobaczymy, jak to tutaj wygląda, będziemy administratorami, zobaczymy, czy ktoś cheatuje na końcu edycji, no bo kurde, w sumie po co tu cheatować, tak nie wiem, grasz sobie, korzystasz z gry, nie wiem, czy ludzie na strefie AFK stoją, czy coś, no myślałem, a jednak ktoś stoi na strefie AFK, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, bo wszystko się tutaj dostaje na serwerze całkowicie za darmo, no ale spoko, spoko, bezpieczna strefa, najprawdopodobniej całkowicie pusta, no bo też wydaje mi się, że nie ma po co kopać, a jednak widzę, ktoś tutaj jest, coś tam sobie kopie, wykopuje, ale też nie mam zielonego pojęcia czemu, więc właśnie aktualnie taka edycja jest odpalona, że można sobie wszystko testować, bawić się, odbierać sobie te kity, pójdziemy się oczywiście też bić, bo dlaczego by nie, odbierzemy sobie nawet kita. Najlepsze jest to, że na przykład teraz ktoś wyskoczył na anti-cheat, na dosłownie raz, że za Richa i w tym samym momencie Nexonic go zaprosił na Discorda, że będzie sprawdzany, no niesamowite to jest. Według mnie, z mojej perspektywy, nie ma to żadnego sensu, żeby cheatować na końcu edycji, no bo nic z tego totalnie nie masz. Teraz każdy gra tylko po to, żeby mieć po prostu fan z gry, że sobie pykasz, że się cieszysz, że sobie po prostu trenujesz. Wiele osób po prostu traktuje teraz jak serwer PvP, na przykład wiecie, wchodzi i się rozgrzewa przed gierką na jakimś tam innym serwerze. Można też tak, kurczę, zrobić, dlaczego by nie? Więc lecimy w tą piękną mapę, muszę sobie wywalić po prostu flya i nawet gościu się wylogował podczas PvP, więc tutaj prawdopodobnie był na odpale. No i zobacz, tu się wszyscy biją, klepa jest niesamowita. Ej, kurde, naprawdę bardzo dużo ludzi się bije. Mapa nasza świąteczna, jest to trzeci spawn, trzecia nasza mapa PvP przez całą Edę. Po prostu to się zmieniało, teraz po prostu no zima, no to zimowa mapa. Tam jest strefa bez elek, na której najprawdopodobniej też kogoś można znaleźć. No można, można, jak najbardziej. No i zobaczcie te hity, jakie ja dostaję bomby od razu. Najprawdopodobniej te ziomki mają 3 razy lepszejsze miecze ode mnie. Ja nawet nie mam usuwacza pajęczy. Nie, mam, ale nie, no czasami naprawdę. Te hity też były takim, taką udręką. Ludzie narzekali, jedni nie narzekali. Nie każdemu udało się dogodzić pod tym względem. Ale co, wlecimy sobie na strefę, gdzie się nie traci przedmiotów, kurczę. Tutaj też pewnie jest ścisk na maksa, ludzie sobie tutaj knokują, żeby itemy zgarniać. Dużo, bardzo dużo tej pajęczyny to jest, to trzeba pousuwać. Ta pajęczyna znajduje się z pewnego przedmiotu, a mianowicie z kuszy magicznej pajęczyny. To powinno znikać i najprawdopodobniej znika po jakimś dłuższym czasie, ale no co tu wygląda? No ja sobie wbijam na strefę bez utraty przedmiotów, no i tu się nagle event zrobił. Event się zrobił, zabicie mnie. No i weź ty to zrozum, stary. Jak to, jak ja mam sobie nagrać odcinek, jak ja mam się cieszyć z gierki, jak tu nagle coś takiego się dzieje. No i sobie zginęliśmy, no ale tak jak powiedziałem, itemy się nie tracą, wszystko jest w porządku, tak to wygląda, jak ma wyglądać. Na chwilę obecną, jak nagrywam odcinek, nie ma podanej daty nowej edycji, więc śmiało można sobie wbić i można sobie pykać. Ale ciekawe mnie, tacy ludzie, którzy mają jakieś, wiecie, najlepsze itemy.
czy ktoś ma miecz kampera. To byłoby dla mnie ciekawe. Wydaje mi się, że raczej może być tak, że nikt go nie ma, bo naprawdę, mimo że te itemy się co chwilę dostaje, co chwilę się dostaje te bankboxy i wszystko, no to ciężko jest to zdobyć. Naprawdę, bardzo ciężko. Specjalnie tak właśnie ustawiliśmy sobie, bo byś musiał otworzyć multum tych bankboxów i dropić te właśnie odłamy czarnej dziury, żeby to sobie poprzerabiać, więc wydaje mi się, że i tak byłoby dość zabawnie to. Oczywiście item shop jest wyłączony, nie da się nic kupić na serwerze, nie da się wydawać pieniędzy, więc tym bardziej. No jest to po prostu teraz free to play, po prostu serwer pod giercowanku, więc fajnie. Fajnie byłoby też do kogoś zagadać, zapytać się, jak tutaj mu się grało. Topka serwera wygląda w taki sposób, że Mones Podłoga i ty spędził 39 dni ponad na serwerze. Drugim graczem jest Gibbonmeister, dobra, jego znam. Też 39 dni i potem trzeci Turbo Mucha 34 dni. Dla mnie jest to niesamowite, że w ogóle ktoś chciał tyle czasu poświęcić na moim serwerze i doceniam każdą osobę, która chociaż na chwilę sobie wbiła. Topki graczy, jakaś chora waluta, 1.0.4 Q. No to już mówię, no naprawdę niesamowicie to wyglądało, bardzo dużo ludzi grało. No i co, jak to wygląda? Topka prestiżu, czyli Matthew, 91 prestiżu, totalna przepaść nad osobą numer 2. Jak ktoś nie wiedział, na czym polegał prestiż, no to prestiż polegał na tym, że mamy punkty rankingowe obok i 2000 ranku, jak się wbijało, to automatycznie ten ranking nam się resetował do punktów 0 i gwiazdka obok niku, która jest prestiżem, po prostu się wzrastała, przez co mogłeś nawet nie mieć jakiegoś teksturbaka czy coś, patrzyłeś tylko na ilość tych gwiazdek i ty wiedziałeś, czy ty bijesz się z jakąś osobą, która jest mocnym graczem, czy taką osobą, która jest, wiecie, początkującym i dopiero tam zaczyna swoją grę. Zobaczcie, tutaj mamy Nikowskiego, 30 prestiżów wbił, 30 razy bił 2000 ranku i mu się to zrestartowało. Naprawdę niesamowity, wydaje mi się, że to jest top 1 osoba, która tutaj jest online na chwilę obecną. Widzę, że dużo ludzi sobie po prostu, no wszyscy sobie odebrali tą rangę MVP, więc to jest bardzo dobrze. No ale widzieliście, zginąłem tak naprawdę na chwilę, nawet nie miałem koba i nieźle. Niesamowite to jest, że te hity tak wyglądają, jak wyglądają. Widzę, że gość tutaj wyskakuje, jeden za cheaty, więc się tepniemy do niego. Tiny Pet się nazywa i najprawdopodobniej no na 100% jest cheaterem. Z tego co tutaj będę mógł obserwować go, zobaczcie to, czy wyskoczy jeszcze raz za Richa. Jak wyskoczy jeszcze raz za Richa, że jakiegoś hita mu się zrobi takiego, wiecie, ponad normalnego, no to najprawdopodobniej go zbanujemy. No i wyskoczył znowu za Richa, więc na 100% jest cheaterem, no bo anti-cheat pod tym względem się nie myli. Na 100% się nie myli, zobaczcie, on sobie siedzi w kobie i nie wiem, chyba że nagle teraz zginie. Nie zginął, no ale już 25, więc na 100%. Banujemy go na 7 dni, niestety sobie nie pokorzysta. Bana wyrwał, itemy się wysypały po prostu w tym momencie od razu. No i kurczę, powiem wam, że jest mi troszkę smutno. Wiadomo, z drugiej strony się cieszę, bo będę wiedział, że następna edycja będzie lepsza od tej. Mimo że multum graczy wbiło na tą, no to smutno mi, że to się kończy, po prostu. Po tylu miesiącach, tylu dniach, po prostu ponad 110 dni. I wydaje mi się, że już 120 dni ta edycja trwa. 50 setów na serwerze się pojawiło. Ja jedyne co mogę powiedzieć, że na nowej edycji będzie bardzo, ależ to bardzo dużo nowości. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, żebym teraz opowiadał, no ale będzie na pewno więcej do roboty niż aktualnie na tej edycji było. Mamy kolejnego ziomka. No nawet bez sprawdzania tu można banować od razu, że oni sobie będą ginąć, nie? Za Richa, jak ktoś wyskakuje, to na 100% no nie gra legitnie. A dalej, no niestety nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego ktoś miałby cheatować na serwerze, gdzie masz za darmo przedmioty i po prostu jest koniec edycji. To totalnie nie ma żadnego sensu. Tutaj klepa, no na pełnej. Widzę, że ludzie amulety mają, 16 kurcze prestiżów też zabija ziomek. Ten, no widać, że tutaj Young Wirusek też ogarnięty gracz. Duży ma po prostu tutaj zaplecze na serwerze na pewno. Pindola zbudował i go nic nie obchodzi. Więc naprawdę, no szmat czasu. Tak samo na razie jeszcze oprócz Box PvP na serwerze znajduje się piękny nasz kit PvP, czyli najpopularniejszy tryb na serwerze, który no końca edycji nie ma, ale też macie darmowe itemy i też można sobie poćwiczyć granie po prostu. Zamknięty wielki kwadrat, w której jest multum graczy, wszyscy się zabijają, no też można sobie tutaj pogiercować. Ten odcinek dzisiejszy trzeba brać z mocnym przymrużeniem oka. Polega to właśnie głównie na tym, żeby wam pokazać, że jest koniec edycji, że możecie sobie wbić, możecie sobie się poklepać. Ale wiem, że zainteresowanie tego trybu jest bardzo duże, właśnie boxa. Tym bardziej, że właśnie te itemy są teraz za darmo, no to wiele osób z was po tym odcinku sobie wbije i pogra. I na to oczywiście, no liczę, nie będę ukrywał, no bo dlaczego by nie.
Jeszcze sobie zrobimy malutki opening stacka bankboxów. Zobaczymy, ile mieczy uda nam się wydropić z tego. Jeden miecz 45. No najważniejsze są te odłamki czarnej dziury. To jest jednak no najdroższe aktualnie. I z tego co widzę, no mimo że otworzyłem 30 tego, no to wiem, że będzie bardzo ciężko z tym, żeby wbić te miecze na wyższy poziom. Jeden mieczyk, 45, w sumie dwa miecze. Ale tylko te trzy, te czarne dziury, 7, 9, mamy tego troszeczkę. Mogę sobie to potwierać, nie mam full eku, więc nikt sobie z tego niestety nie skorzysta. Lecę dalej i mamy 9 sztuk. Ej, powiem wam widzowie, patrząc na to, że trzeba mieć aż staka tego, żeby przerobić na 49, no to ciężko, ciężko, bardzo ciężko. Ale no to sobie wbijcie na banka, potestujcie, pograjcie, widzimy się na serwerze, moi mili. Na razie i siemanko.